jak ktoś się dziwi mojego parcia na szkło, to proszę zrozumieć, ma się 6 lat, emigruje się z Polski do Danii i od razu staje się gwiazdą jasełek. Od razu. Pod kościołem świętej Anny jestem gwiazdą jasełek, gram Heroda, syna Heroda. A to trudna rola, bo się jest synem Heroda, a Herod potem zabija swojego syna, więc się też jest aniołkiem. Potem jestem diabłem, jestem gram Heroda, potem gram Józefa, a potem nachodzi moment, gdzie już jesteś przyzwyczajony do tej sławy. Wszyscy w kościele świętej Anny cię znają jako gwiazda jasełek. Czesiu, Czesiu Mozil. I nagle siostra Tarsyla nie dzwoni do ciebie więcej. Masz 12 lat i nie możesz już więcej grać głównej roli, więc dzwonisz do siostry Tarsyli i się pytasz, siostro, czy będą jasełka w tym roku? A siostra mówi, tak, Czesław, abyś chciał zagrać? Ja mówię, chciałbym zagrać. I siostra Tarsyla daje ci rolę pastuszka. I przez 2 lata tkwisz i grasz pastuszka. I potem już kończy się twoja kariera. I wtedy wiesz, jak to spadnąć na dno, bycia gwiazdą na emigracji.